Wielki wybuch trwał ułamek sekundy i narodził się wszechświat. W mgnieniu oka wydarzyć może się więcej, niż potrafimy sobie wyobrazić. Skąd o tym wiemy? Z czego zrobiony jest wszechświat? Tajemnica powstania. Tajemnica wszystkiego kryje się w tej pierwszej sekundzie. Dziś technika zbliża się do wyjaśnienia zagadki tego, co wydarzyło się w najważniejszym momencie wszechczasów. Czysta nauka. Wielki wybuch. Na początku nie ma nic. Ani materii, ani energii. Ani pustej przestrzeni, ponieważ nawet pusta przestrzeń nie istnieje. Nie upływa czas, bo nie ma czegoś takiego. Nagle znikąd pojawia się kula ognia, mniejsza od atomu. Dziesiątki trylionów razy gorętsza od jądra Słońca. Wszystko, co stanie się wszechświatem, eksploduje z punktu miliony razy mniejszego od główki szpilki. Zaczyna płynąć czas. W ciągu sekundy powstaje plan całego kosmosu. Jak do tego doszło, pozostaje największą tajemnicą wszechświata. Profesor Lorenz Krauss całą swoją karierę naukową poświęcił badaniu pierwszej sekundy po wielkim wybuchu. Chcąc zrozumieć nasze miejsce we wszechświecie, musimy zajrzeć w przeszłość i zrozumieć, jak powstał. Poszukiwanie początków wszechświata to nowa idea. Teoria wielkiego wybuchu jest szeroko akceptowana, ale ta koncepcja nie ma nawet 100 lat. Trzeba pamiętać, od kiedy wiemy tyle o kosmosie. 80 lat temu powszechnie uważano wszechświat za statyczny i wieczny, istniejący od zawsze. Zmieniło się to w 1929 roku. W kalifornijskim obserwatorium na Mount Wilson Edwin Hubble badał światło odległych galaktyk. Zauważył, że im odleglejsza galaktyka, tym dłuższe są fale emitowanego przez nią światła. Fale promieniowania optycznego rozciągają się, pokonując duże odległości, co zmienia ich długość i częstotliwość. Tak samo zachowują się fale dźwiękowe. Gdy pociąg zbliża się do nas, dźwięk jego gwizdka staje się wyższy. Gdy oddala, niższy, bowiem każda kolejna fala dźwiękowa musi przebyć dłuższą drogę do naszego ucha. Fala rozciąga się, zmniejszając wysokość. Podobnie zachowuje się światło. Jeśli galaktyka oddala się od nas, jego fale stają się dłuższe i zmieniają barwę. Nazywa się to przesunięciem ku czerwieni. Gdy patrzymy na spektrum światła widzialnego, na jednym końcu jest czerwień, a na drugim światło niebieskie. Czerwień to promieniowanie o większej długości fali światła widzialnego, niebieskie o mniejszej. Obserwując kosmos, widzimy, że promieniowanie z odległych gwiazd dosłownie rozciąga się i im dalej patrzymy, tym ich światło jest bardziej czerwone. Otaczające nas galaktyki świecą takim właśnie kolorem. W którą stronę nie popatrzymy, galaktyki po prostu uciekają od nas. Prawie wszystkie poruszają się z prędkością 1 600 000 km na godzinę. Jeśli jednak wszystkie one oddalają się od siebie, musiały kiedyś znajdować się w jednym miejscu. Wszechświat rozszerza się z jednego punktu. To pierwszy dowód, że miał on jakiś początek. Badania Hubble'a doprowadziły do powstania przełomowej koncepcji, teorii wielkiego wybuchu.
Naukowcy uważają, że w pierwszej sekundzie po nim powstał cały budulec każdej gwiazdy i planety we Wszechświecie. By tego dowieść, musieli najpierw wymyślić nowy sposób określania czasu. Mówimy tu o okresach czasu nieznanych z jakiejkolwiek ludzkiej aktywności, nawet w wyścigach samochodowych lub w biegach sprinterskich. Nauczyliśmy się, że w ułamku sekundy, w mgnieniu oka, wydarzyć się może więcej, niż potrafimy sobie wyobrazić. Nasze życie mierzymy w godzinach, minutach i sekundach. Ale po wielkim wybuchu wszystko działo się w okresach o wiele krótszych. By móc opisać te procesy, naukowcy używają nowej jednostki zwanej czasem Plancka. Wynosi ona 10 do minus 43 sekundy, czyli zapisując to jako ułamek dziesiętny, 42 zera i 1 po przecinku. To niewyobrażalnie krótki odcinek czasu. Ale w tej pierwszej maleńkiej chwili wydarzyło się coś, co ukształtowało następne ponad 13 miliardów lat. Z kuli ognia uformowały się 4 podstawowe siły natury. Tworzą one wszystko, co nas otacza. Dzięki grawitacji powstają gwiazdy i planety. Kieruje ruchem Księżyca i przypływami, utrzymuje nas na powierzchni Ziemi. Fale elektromagnetyczne oświetlają nasze miasta, łączą nasze telefony i pozwalają działać naszym komputerom. Siły jądrowe, silne i słabe, wiążą ze sobą cząstki budujące nasze ciała i sprawiają, że płonie Słońce. Istniejemy, ponieważ w pierwszej sekundzie po wielkim wybuchu powstały te 4 siły. Bez nich Wszechświat byłby pustką wypełnioną promieniowaniem. Gdyby nie one, niczego by nie było. Telewizji, sportu, miłości, nienawiści, ludzkich tragedii. Wszystkiego tego, co sprawia, że warto żyć. Ale w pierwszym ułamku czasu Plancka 4 siły były nadal splątane w jedną. Grawitacja, oddziaływania międzycząsteczkowe i promieniowanie elektromagnetyczne nie były jeszcze rozdzielone. Fizyk Michio Kaku bada, w jaki sposób doszło do ich wyodrębnienia. Wyobrażam sobie je jako piękny, symetryczny kryształ. Wszystkie siły złączone w eleganckiej prostocie na samym początku czasu. Czas Plancka płynął dalej i mała ognista kula Wszechświata zaczęła się rozszerzać. 4 siły zaczęły się rozdzielać. Było to jak gwałtowne schłodzenie rozgrzanego kryształu. Pojawiły się pęknięcia. Rozpadł się na 4 części. Pierwsza oddzieliła się grawitacja. Kryształ, będący kiedyś całością, podzielił się na kawałki. Funkcjonują one do dziś. Grawitacja utrzymuje Ziemię na orbicie. Słońce świeci dzięki siłom jądrowym. Promieniowanie elektromagnetyczne sprawia, że światło ogrzewa naszą planetę. Minęły zaledwie ułamki sekundy naszej podróży, a powstały już podwaliny całego świata. Nadal jest on mniejszy od atomu i niewyobrażalnie gorący. By zbadać, w jaki sposób się rozszerzał, naukowcy korzystają z teleskopów tak silnych, że widać w nich przeszłość. Gdy astrofizyk David Spergel patrzy w niebo, widzi historię. Patrząc w kosmos, patrzymy w przeszłość. Światło ma określoną prędkość. Aby dotrzeć do nas ze Słońca, potrzebuje około 8 minut, dlatego widzimy je takim, jak wyglądało 8 minut temu. Na nocnym niebie najbliższe gwiazdy oddalone są o 10 lub 20 lat świetlnych, czyli widzimy, jak wyglądały 10 lub 20 lat temu. Im głębiej zaglądamy w kosmos, tym bardziej zbliżamy się do wielkiego wybuchu.
Światło z odległych gwiazd potrzebuje miliardów lat, by do nas dotrzeć. Przez ten czas jego fale rozciągają się tak, że zamieniają się w fale radiowe. Do ich obserwacji potrzebne są radioteleskopy. Za pomocą takiego urządzenia działającego w New Jersey zupełnie przypadkiem odkryto wielki wybuch. W latach 60. w laboratorium firmy Bell Arno Penzias i Robert Wilson mierzyli fale radiowe pochodzące z chmur gazu w Drodze Mlecznej. Ich aparatura wychwytywała stałe zakłócenie. Brzmiało właśnie tak. I nadchodziło ze wszystkich kierunków. Gdzie nie spojrzeli, odbierali ten sam sygnał. Nie miało to sensu i sądzili, że coś robią nie tak. Zbadali aparaturę, usunęli odchody gołębi z anteny, bo mogły wywoływać taki efekt. Jeszcze raz skalibrowali instrumenty. Byli bardzo dokładni. Ale dziwny dźwięk pozostał. Naukowcy skupili się na poszukiwaniu jego źródła. Udowodnili, że sygnał nie pochodził z Ziemi ani z naszej galaktyki, tylko z odległego kosmosu i był wszędzie. Promieniowanie, które wychwycili, było starsze i odleglejsze niż cokolwiek dotychczas znanego. Przypadkiem spotkali naukowców z Princeton, szukających śladów wielkiego wybuchu. Zrozumieli, że słyszą echo z początków czasu. Wielki wybuch był tak silny i gorący, że pozostałości tego ciepła nadal istnieją. Na początku było to niezwykle gorące promieniowanie rentgenowskie. W miarę rozciągania i schładzania stało się światłem widzialnym, przechodząc od ultrafioletu do podczerwieni, aż zamieniło się w promieniowanie mikrofalowe i fale radiowe. Docierają one do Ziemi od zawsze. Nazywa się je mikrofalowym promieniowaniem tła. Promieniowanie tła jest echem samego stworzenia. To dogasające resztki, poświata z błysku, który stworzył Wszechświat. Gdyby nasze oczy mogły widzieć w mikrofalach, to każdej nocy oglądalibyśmy wielki wybuch. Patrząc w niebo, widzielibyśmy eksplozję. Po ponad 13 miliardach lat mamy jednak sposób, by zobaczyć go gołym okiem. Przełączmy telewizor na kanał, na którym nie ma programu. Kilka procent szumu, który odbierzemy, to właśnie promieniowanie wielkiego wybuchu. Promieniowanie kosmiczne jest bezpośrednim śladem wielkiego wybuchu. Oznacza także, że Wszechświat wszedł w nową fazę w jednej trylionowej pierwszej sekundy swojego istnienia. Jest ono kluczem do odkrycia, co wydarzyło się później. Na naszym kosmicznym zegarze mija kilka kolejnych chwil czasu Plancka i ognisty Wszechświat ulega przemianie. Jest miliardy razy mniejszy od atomu i nagle puchnie do rozmiarów piłki bejsbolowej. To przyrost większy niż przez całe 13,7 miliarda lat, które upłynęło do dziś. Naukowcy nazywają ten proces inflacją kosmologiczną. Dowody na nią przetrwały w promieniowaniu pozostałym po wielkim wybuchu. Podobnie jak jego obraz na ekranie, promieniowanie tła wydaje się tak stałe i równe, że stanowi dla badaczy poważną zagadkę. Gdy mierzymy promieniowanie, jego temperatura jest identyczna z każdego kierunku. Wszędzie. Jedynym wyjaśnieniem na to jest stwierdzenie, że Wszechświat rósł z prędkością niewyobrażalnie większą od prędkości światła.
rozszerzał się równomiernie jak pękający balon, wydzielając ogromną energię. Wyobrażam sobie ściskanie sprężyny, która staje się coraz mniejsza i mniejsza, magazynując niebywałe ilości energii. Gdy ją puszczę, pod wpływem tej energii następuje gwałtowne rozszerzenie. Jeśli wszechświat powstał w pierwszej sekundzie wybuchu, to skąd wzięły się galaktyki? Planety i gwiazdy były zbitkami cząstek. Z czasem łączyły się one ze sobą pod wpływem grawitacji, tworząc zwartą masę. Ziemia narodziła się jako kula cząstek, zbitych razem przez tarcie i grawitację. Słońce podtrzymujące na niej życie było chmurą gazów i pyłu. Jak jednak powstały te zbitki cząstek? Współczesny wszechświat musiałby być grudkowaty, a nie równomierny. By zbadać, jak powstały gwiazdy i planety, musimy wrócić do pierwszej sekundy po wielkim wybuchu. Naukowcy z NASA, tacy jak David Spergel, opracowali sondę kosmiczną mającą zmierzyć promieniowanie reliktowe dokładniej niż kiedykolwiek. Mimo że promieniowanie jest wszędzie, to jest ono bardzo słabe. Chcąc je dobrze zbadać, trzeba oddalić się od Ziemi i wszelkich źródeł zakłóceń. 7, igniter's armed, green board, 5. Sonda została wystrzelona w 2001 roku. Main engine start and liftoff of the Delta II rocket with the MAPS spacecraft, exploring the past and future of our universe. Liczono, że dostarczy najdoskonalszych obrazów wszechświata w pierwszej sekundzie istnienia. Bardzo się denerwowaliśmy podczas startu, ale także tym, jak będzie działać. Sonda pracuje 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Jest tak czuła, że może zmierzyć temperaturę promieniowania rzędu milionowych części stopnia. Od kilku lat bada kosmos z niezwykłą dokładnością. Ma zawsze za sobą Słońce i Ziemię. Obraca się szybko, obejmując 1/3 nieba na godzinę. Tworzy mapy promieniowania. Satelita podąża za Ziemią na jej orbicie wokół Słońca i bada temperaturę całego nieba. Dostarcza szczegółowych map, takich jak ta. Pokazuje ona coś niezwykłego. Niebieskie i czerwone rejony to drobne wahania temperatury. Te niebieskie plamki to miejsca, gdzie temperatura jest niższa o kilkadziesiątków tysięcznych stopnia. Czerwone są cieplejsze, tak więc widać niewielkie różnice na całym niebie. Sonda zagląda ponad 13 miliardów lat w przeszłość. W miarę rozwoju wszechświata te małe punkty zmieniły się w skupiska cząstek, które pod wpływem grawitacji stale rosły. W końcu stały się na tyle gęste, by rozpoczęło się formowanie gwiazd i galaktyk. Ta mapa pokazuje, jak wyglądał świat w pierwszej sekundzie po wielkim wybuchu. To szablon dzisiejszego bezkresnego kosmosu. Gdy po raz pierwszy pokazano zdjęcia promieniowania reliktowego, prasa pisała, że to twarz Boga. Bądźmy realistami, to nie twarz Boga, tylko obraz dziecka. Wszechświata w wieku niemowlęcym. Odkrycie mikrofalowego promieniowania tła wydaje się jednym z najważniejszych w całej historii nauki. Mniej niż 1 trylionową sekundy po wielkim wybuchu ognista kula wszechświata gwałtownie rozszerza się. Teraz mogłaby zmieścić się nam na dłoni, kipiąca energią i promieniowaniem. Ale gdy wszechświat rośnie i stygnie, rozpoczyna się formowanie czegoś nowego.
Zaledwie ułamek sekundy po wielkim wybuchu kształtowany został los Wszechświata. Słońce płonie dzięki siłom powstałym ponad 13 miliardów lat temu. Gwiazdy i planety powstały dzięki gwałtownemu rozszerzeniu Wszechświata. Nauka potrafi znaleźć źródło wszystkiego, co dziś znamy w pierwszej sekundzie powstania. Ale istniejemy dzięki czemuś, co wydarzyło się chwilkę później według czasu Plancka. Wszechświat został wypełniony budulcem, cząstkami materii. Dotychczas w naszej podróży wczesny Wszechświat był tylko energią. Jak przemieniła się ona w materię? Wszystko wokół nas zbudowane jest z materii. To, na czym siedzimy. Powietrze, którym oddychamy. Cała planeta składa się z materii, a ją tworzą atomy. W pierwszej sekundzie po wielkim wybuchu powstały składniki atomów. Pochodzenie materii stanowiło zagadkę dla naukowców, dopóki Albert Einstein w 1905 roku nie przedstawił swojego słynnego wzoru. E równa się mc kwadrat. Wynika z niego, że energia E i masa m są różnymi formami tego samego. Materia i energia są wymienne. Inni naukowcy użyli później tego wzoru do budowy najbardziej niszczycielskiej broni w historii – bomby atomowej. Stanowiła ona wskazówkę dotyczącą tego, co wydarzyło się w pierwszej sekundzie. Podczas wybuchu bomby cząstki materii są rozrywane, generując olbrzymie ilości energii. W czasie wielkiego wybuchu wydarzyło się coś odwrotnego. Gigantyczna energia zamieniła się w materię. Z wzoru Einsteina wynikało, że gdy młody Wszechświat rozszerzał się i stygł, czysta energia wielkiego wybuchu przekształciła się w cząstki materii, z których jesteśmy zbudowani. Przebyliśmy dopiero ułamek sekundy naszej podróży. Pojawiają się pierwsze cząstki materii. Wszechświat jest milion razy gorętszy od wnętrza Słońca. Nadal zbyt gorący, by cząstki połączyły się, formując atomy. Dla naukowców to kolejna zagadka. Jak wyglądał ten wczesny stan materii i jak stała się ona protonami i neutronami, budującymi każdy atom we Wszechświecie? Atoms were impossible. Atomy nie mogły istnieć, to jakby wrzucić kostkę lodu do wrzątku. Natychmiast się rozpuści. Widzimy to na przykładzie kawałka lodu. Gdy woda jest schłodzona, ma postać stałą. Ogrzana staje się płynem. Zagotowana zamienia się w gaz, parę wodną. Gdyby podgrzać ją bardzo mocno, energia rozerwałaby jej atomy. Wszechświat w pierwszej sekundzie był tak gorący, że mogły istnieć tylko elementy samych atomów. Gdybyście trafili do pierwszych sekund istnienia Wszechświata, uległibyście dezintegracji. Rozpadlibyście się. Nie zostałby z was nawet popiół, nic by nie zostało. Jest tylko jeden sposób, by zobaczyć te gorące cząstki materii z pierwszych sekund. Naukowcy muszą odtworzyć warunki panujące podczas wielkiego wybuchu. Wnętrze gwiazdy ma temperaturę dziesiątków milionów stopni. Ale wielki wybuch miał tryliony trylionów stopni. Dlatego potrzebny jest akcelerator cząstek. Zderzając protony, możemy uzyskać temperatury nienotowane od początku Wszechświata. Akcelerator to jedyna zabawka, jaka pozostaje, gdy chcemy rozmawiać o symulacji tego, co wtedy się działo. To
to akcelerator zderzeniowy w laboratorium Brookhaven na Long Island. 4-kilometrowy pierścień zaprojektowano, by zderzać ze sobą jądra atomów złota z prędkością bliską prędkości światła. Rozbijamy o siebie cząstki subatomowe. W rezultacie otrzymujemy prawdziwy grat resztek. Próbujemy coś z tego zrozumieć i zbadać, co dzieje się podczas takiego zderzenia. Energia zderzenia jest olbrzymia. Na małą skalę odtwarza ona wszechświat w jego pierwszej sekundzie. W jaki sposób? Rozrywając jądra na protony i neutrony, z których są zbudowane. Energii tej wystarczy nawet na rozerwanie samych protonów i neutronów. Wewnątrz nich naukowcy odkryli jeszcze mniejsze cząstki, maleńkie kwarki. Są one jednak tak małe i poruszają się tak szybko, że trudno je obserwować. I jeśli uda się zbadać ich zachowanie, rozwiązana zostanie tajemnica samej materii. Odkrycie to może zrewolucjonizować medycynę i wpłynąć na program badań kosmicznych. Projekt wystartował w roku 2000. Po zderzeniu jąder atomowych pozostaje chaotyczna masa cząstek. Analiza danych zajęła 5 lat. Rezultaty pojawiły się w 2005 roku. Były szokujące. Po zderzeniu jąder atomów złota spodziewaliśmy się znaleźć gaz, ale okazało się, że powstało coś w rodzaju cieczy. Dlatego było to zaskoczenie. Teraz, chcąc odtworzyć obraz wczesnego wszechświata, musimy odrzucić wyobrażenie o gazie złożonym z subatomowych cząstek. Dziś wiemy, że była to bardziej ciecz, prawie jak zupa. Gdy po raz pierwszy pojawiła się materia, była tak gęsta, a kwarki tak pełne energii, że wszechświat przypominał ciecz. Rozżarzona kula energii w czasie krótszym od mgnienia oka zamieniła się w zupę. Ten płynny wszechświat jest gorący, gęsty i gwałtowny. Wypełniają go drobne cząstki, stale wchodzące we wzajemne reakcje. Gdy nasz kosmiczny zegar dochodzi do milionowej części pierwszej sekundy, wszechświat nadal rozszerza się i stygnie. Urósł teraz do rozmiarów naszego Układu Słonecznego. Z czystej energii powstała materia, bez której nie byłoby nas dziś na świecie. Ale w tej samej sekundzie, o mały włos, nie wydarzyło się coś, co zniszczyłoby wszystko. Nadchodził Armagedon. W ułamku sekundy po wielkim wybuchu wszechświat wypełnił się cząstkami tworzącymi atomy. Te drobne kawałki materii musiały przetrwać na polu bitwy. Wszystko wokół nas stworzone jest z energii uwolnionej podczas wybuchu. Każda molekuła, każdy atom, każdy kwark. To, jak doszło do powstania świata, zawierającego tak wiele materii, jest jedną z największych zagadek. Odpowiedź może pomóc znaleźć akcelerator cząstek, gdy odtwarzamy pierwszą sekundę wszechświata. Powstają dwa rodzaje materii w równych ilościach. Jedna z nich to ta, która nas otacza. Druga to jej przeciwieństwo, antymateria. Doktor Tara Shears wyjaśnia, że są one dwiema stronami jednej monety. To jabłko, jak wiemy, zbudowane jest z materii. Każda cząsteczka materii we wszechświecie ma swój odpowiednik w antymaterii, powstały podczas Wielkiego Wybuchu. Antymateria jest podobna do materii, ale nie do końca. Jest jej lustrzanym odbiciem, czyli antyjabłko wygląda tak. Ale materia i antymateria są śmiertelnymi wrogami. Nie mogą razem istnieć.
W ułamku sekundy po wielkim wybuchu przyszłość wszechświata wisi na włosku. Materia i antymateria stają do walki na śmierć i życie. Mija milionowa część sekundy i rozpoczyna się bitwa. Gdy dwie przeciwne cząstki zderzają się, dochodzi do eksplozji. Zderzenie brył materii i antymaterii wielkości jabłka wyzwoliłoby energię równą wybuchowi bomby atomowej o sile 10 megaton. Gdybyśmy wrócili do początku Wszechświata, znaleźlibyśmy się pośród mas materii i antymaterii anihilujących się nawzajem. Trafilibyśmy w środek kosmicznej bitwy, złapani w krzyżowym ogniu obu stron. Skoro wszystkie cząstki znajdowały się w niezwykle gęstej cieczy, materia szybko spotykała się z antymaterią, ulegając zniszczeniu. Jeśli oba rodzaje materii powstały w tej samej ilości, to każda cząstka powinna trafić na swoją antycząstkę i cała materia powinna zniknąć wkrótce po jej stworzeniu. Cała materia w końcu uległaby anihilacji, pozostawiając samo promieniowanie. Mógłbym powiedzieć, że żylibyśmy we wszechświecie czystego promieniowania, ale nie byłoby tu nas. Istniałoby tylko promieniowanie. Jednak wszechświat jest pełen materii. W jaki sposób pokonała ona antymaterię? To jedna z największych zagadek nauki. Jedna z teorii mówi, że antymateria jest mniej stabilna i rozpada się szybciej, co stworzyło niewielką przewagę ilościową zwykłej materii. Wystarczyła ona do zniszczenia antymaterii. Niezależnie od tego, jaka jest prawda, tuż po wielkim wybuchu wydarzyło się coś, co przechyliło szale na korzyść materii. Walka została przerwana. Pozostała niewielka ilość materii, z której powstał dzisiejszy wszechświat. Jesteśmy pozostałościami tamtej bitwy, tym, co zostało, gdy wszystko dookoła znikło. Z tych resztek zaczął formować się nasz świat. Od Ziemi pod naszymi stopami, po najdalsze galaktyki. Gdy kosmiczny zegar zbliża się do końca pierwszej sekundy, wyodrębniły się cztery siły natury. Wojna między materią i antymaterią została rozstrzygnięta. Drobne wahania temperatury pojawiające się we wszechświecie oznaczają, że przez następny miliard lat grawitacja połączy masy materii, tworząc galaktyki. Ale największa tajemnica pozostaje nierozwiązana. Wiemy, jak ukształtowały się cząstki tworzące materię, ale nie wiemy, co nadaje wszystkiemu, co istnieje, ciężar. Poznaliśmy tak dobrze pierwszą sekundę Wszechświata. Brakuje jednak kawałka tej układanki. Skąd wzięła się masa? Masa sprawia, że trudno coś poruszyć, ale także ciężko to zatrzymać. Gdy przyciąga nas Ziemia, grawitacja oddziałuje na naszą masę. Na Księżycu grawitacja jest słabsza, więc astronauci poruszają się wolniej. Ale ich masa jest taka sama jak na Ziemi. Nawet jeśli obiekt nic nie waży, i tak posiada masę. W pierwszej sekundzie musiało powstać coś, co nadaje cząstkom masę, ale naukowcom nie udało się tego odkryć. Masa jest podstawą całego życia. Bez masy Wszechświat zawierałby tylko promieniowanie i nic nie mogłoby się połączyć, by uformować rzeczy takie jak ja, wy czy cokolwiek innego, co sprawia, że jest ciekawy. Byłby to bardzo nudny Wszechświat. Odkrycie, jak powstała masa, pozwoli zrozumieć korzenie życia. Jeśli naukowcy nie dowiedzą się, co nadało cząstkom masę, pierwsza sekunda pozostanie zagadką.
Nasza podróż dobiega końca. Brakuje jednak pewnego kawałka tej układanki, który od dekad nie dawał spokoju badaczom. W 1964 roku fizyk z Uniwersytetu w Edynburgu, Peter Higgs, wysunął rewolucyjną teorię. Mówiła ona o istnieniu niewidzialnego pola siłowego, obejmującego wszechświat w pierwszej sekundzie, które nadało cząstkom masę. Nazwano je polem Higgsa. Cząstki miały uzyskiwać masę poprzez kontakt z polem. Jeśli skończy mi się benzyna i pcham samochód, mogę robić to nawet długo, ale gdy wjadę w błoto, nie będę mógł go pchać tak szybko, bo wyda mi się cięższy. Sądzimy, że cząstki posiadają masę z podobnego powodu. Niektóre z nich oddziałują z polem Higgsa mocniej niż inne. Te, które oddziałują słabiej, łatwiej pchnąć i zachowują się, jakby były lżejsze. Oddziałujące mocniej wydają się cięższe, bo trudniej je ruszyć. Pole Higgsa klei się do wszystkiego niczym błoto. Gdy cząstki wchodzą w nie, nabierają masy. Im mocniej wchodzą, tym więcej masy uzyskują. Naukowcy wierzą, że pole Higgsa tworzą odrębne cząstki. Dziennikarze nazwali je boskimi cząstkami. Naukowcy – bozonami Higgsa. Sądzą, że ich zidentyfikowanie może wyjaśnić, skąd się wzięliśmy. Obliczenia zgadzały się, ale żaden z akceleratorów nie był wystarczająco mocny, by wytworzyć bozony. Aż do dziś. Głęboko pod ziemią w okolicach Genewy powstał najdroższy eksperyment ludzkości. Wielki zderzacz hadronów. To największy na świecie akcelerator cząstek, będący szansą na odnalezienie brakujących bozonów. Sprawdzimy, czy naprawdę istnieją i dlatego zbudowaliśmy te olbrzymie akceleratory, by przekonać się, czy zrozumiemy mechanizmy odpowiedzialne za istnienie wszystkiego, co uważamy w naszym świecie za trwałe i ciężkie. Koszt trwającej 14 lat budowy wyniósł 10 miliardów dolarów. Pracowało przy niej 7 tysięcy naukowców. Wkrótce maszyna ma zacząć działać. Odtworzy na niewielką skalę warunki panujące 13,7 miliarda lat temu. Eksplozję tak wielką, że stanie się echem samego wielkiego wybuchu. Jeśli wszystko się uda, naukowcy tacy jak David Evans rozwiążą ostatnią zagadkę materii. Poszerzamy granice nauki i to samo musimy robić z technologią. Jest to prawdopodobnie największe urządzenie na świecie, a na pewno najbardziej skomplikowane. Ponad 100 metrów pod ziemią przebiega po okręgu rura o długości 27 kilometrów. W jej wnętrzu dwa cieńsze od ludzkiego włosa strumienie protonów rozpędzane są prawie do prędkości światła. 299 tysięcy km na godzinę. Urządzenie zderzy ze sobą cząstki z siłą 7 razy większą od wszystkich zbudowanych dotychczas akceleratorów. 300 trylionów protonów wystrzeli w przeciwnych kierunkach i trafi na 4 wielkie detektory. Lorenz Krauss sprawdza właśnie jeden z nich. Każdy jest wielkości 5-piętrowego budynku. Jesteśmy w miejscu trafnie opisanym jako jedna z gotyckich katedr XXI wieku. Ta olbrzymia konstrukcja powstała z tysięcy ton stali. Zużyto jej więcej niż na wieżę Eiffla. Położono dziesiątki tysięcy kilometrów kabli. Całość zaprojektowało tysiące naukowców z setek krajów, mówiących dziesiątkami języków. Wszystko z dokładnością do ułamków milimetra. Wszystko po to, by sprawdzić, co tam się dzieje. Wzdłuż drogi strumienia protonów ustawiono 4 takie urządzenia. Naukowcy wierzą, że to, nazwane Atlas, może wychwycić bozony Higgsa.
Ma ono rozmiar boiska do piłki nożnej i waży tyle, co atomowa łódź podwodna. Potrafi wykryć miliard zderzeń na sekundę. Protony uderzą w siebie z tak olbrzymią siłą, że w ułamku sekundy wytworzy się materia, tak jak podczas wielkiego wybuchu. Powstanie grad podstawowych cząstek, takich jak kwarki. Gdzieś pośród nich naukowcy mają nadzieję znaleźć nieuchwytne bozony Higgsa. Ale znalezienie jednej cząsteczki w tej powodzi ognia to jak szukanie drobinki złota na plaży. Sam bozon Higgsa jest tak mały i tak krótko istnieje, że detektor nie może go zauważyć. Badacze liczą jednak, że zarejestrują za pomocą supernowoczesnych kamer ślad, który za sobą zostawi. Gdy spoglądamy w niebo, widzimy często wielką smugę spali, ale nie widzimy samolotu. Jest za mały, żeby go zobaczyć. Tak właśnie używamy detektorów. Nie uchwycimy samej cząstki, ale możemy zarejestrować ślad, który zostawiła poruszając się. Na jego podstawie potrafimy ustalić rodzaj cząstki i jej prędkość. Akcelerator będzie generował więcej danych niż jakikolwiek instrument na świecie. Ilość informacji dostarczanych w ciągu sekundy przez detektory będzie większa niż zawartość informacji we wszystkich bibliotekach na Ziemi. Dane te mogą zawierać tajemnice masy, brakujący kawałek pierwszej sekundy wszechświata i drzwi do nauki przyszłości. Do opracowania informacji system użyje sieci największych światowych superkomputerów. Mimo tego poszukiwania mogą trwać latami, ale warto czekać. Eksperyment może odkryć prostą prawdę o podstawach naszej egzystencji. Taka perspektywa porusza wyobraźnię naukowców na całym świecie. Nie wiemy, co uzyskamy dzięki akceleratorowi, ale mamy wielkie nadzieje. Większa energia, mniejsze cząstki. Zajrzymy tam, gdzie jeszcze nie byliśmy. To, czego się dowiemy, zmieni nasz sposób myślenia o pierwszej sekundzie wielkiego wybuchu. W sterowni akceleratora trwa odliczanie przed największym eksperymentem w historii nauki. Urządzenie zostało sprawdzone, zamknięte i schłodzone do temperatury niższej od panującej w przestrzeni kosmicznej. Urządzenie zaprojektowano, zbudowano, a teraz przeprowadzamy ostatnie testy. Akcelerator może rozwiązać jedną z największych zagadek życia. To, jak być obecnym przy stworzeniu świata. Jeśli eksperyment zakończy się sukcesem, może to rozpocząć nową erę w nauce. Jeśli nie uda się odnaleźć bozonów Higgsa i odkryć, skąd materia bierze swoją masę, w wiedzy o pierwszej sekundzie pozostanie luka. Trzeba będzie stworzyć nowe teorie i przygotować potężniejszy eksperyment. Hej! Jestem realistą. Wiem, że możemy nic nie znaleźć i stworzy to kryzys w fizyce. Może doprowadzić do stagnacji, gdy okaże się, że nasze urządzenia są za słabe, by odsłonić kolejny akt, kolejną kurtynę, za którą kryje się następny etap wiedzy o materii i energii. I jedno wiadomo. Wielki zderzacz zbliży naukowców do wielkiego wybuchu. Sięgnie ponad 13 miliardów lat w przeszłość, by odtworzyć pierwszą sekundę wszechświata. Najważniejszą sekundę. Nasz kosmiczny zegar wybija ostatnią chwilę czasu Plancka. Wszechświat ma już sekundę. Jest 1000 razy większy od naszego Układu Słonecznego. I wypełniają go kawałki materii, surowego budulca wszystkiego, co nas dziś otacza.
Wystygł już na tyle, by morza kwarków zaczęły łączyć się w trójki, tworząc protony i neutrony. Pierwszy rozdział sagi o Wszechświecie określił bieg jego historii. W ciągu kolejnych kilku minut Wszechświat ochłodzi się na tyle, by protony i neutrony zaczęły budować pierwsze jądra atomowe. 300 tysięcy lat później pojawi się pierwszy atom. Po setkach milionów lat materia zacznie formować pierwsze gwiazdy. Po miliardzie lat powstaną galaktyki, takie jak Droga Mleczna. 9 miliardów lat po Wielkim Wybuchu narodzi się Ziemia. Jedna wielka eksplozja. Jedna sekunda, w której narodziło się wszystko. Wraz z upływem pierwszej sekundy, dalsza historia kosmosu była już napisana, łącznie z jego przyszłością. Ponad 12 miliardów lat po Wielkim Wybuchu pojawili się ludzie. Gatunek posiadający intelekt, pozwalający zadać pytania, skąd pochodzimy i z czego zrobiony jest Wszechświat. Dziś nauka jest coraz bliżej znalezienia na nie odpowiedzi, które kryje pierwsza sekunda naszej historii. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Magda Fiałkowska. Czytał Robert Samot.